tym goszczeniu świetnie również znają tę przygrywkę mocno rzece Kwaja, więc zawodnicy drodze na gumę prostą, aby się nam zaprezentować oficjalnie przed dzisiejszym meczem, pierwszym meczem półfinałowym drugiej polskiej ligi żużlowej. Wielki Krasna Pana Bydgoszcz, pan tu przeleje, tak jest, to mi się podoba, ale chyba i cały stadion. Prezes Kościńskiego Klubu Zewa Brzeźniak mianuje Józefa Pedrykowicza ambasadorem Kościńskiego Klubu, ambasadorem marki. Widzi proszę gorące brawo, jest to jedno z naszych lat najwięcej, Józef Pedrykowicz, czyli ksywa komplet, bowiem pierwsze 5 spotkań w barwach Wilków to były same komplety. Z tej okazji prezes Grzegorz Leśniak, jak mi pan mówił, honoruje Józefa panetkową koszulką, bardzo koszulskie dzięki. Z arbitrem dzisiejszego meczu jest pan Piotr z Lublina. Witamy! Tak jest i przechodzimy do drużyny gości Zaleś Polonia Bydgoszcz, który drużynę przeprowadził do prezentacji. Kierownik drużyny pan Adam Leczmański. Na skład zawodników numer 1 Kamil Brzezowski. Dwójeczka Marcin Jędrzejewski. Spod trójki dziś René Bach. Czwórka Josh Krajczonek. Piątka Dimitri Berger. Szóstka Mateusz Tondek i siódemka Tomasz Orda. I zawodnicy Wilków Krosna, proszę państwa, tą prezentację robimy wszyscy, bo to są nasi ulubieńcy. Zaczynamy. Drużynę do prezentacji przyprowadził trener Janusz. Dlatego zawodnika mamy nagrodę, oponę ufundowaną przez Teł Maszyk, radną sejmiku województwa dla Niklasa Borsinga za rekord toru 68-32. Przed państwem numer 9, Niklas! Z dziesiątką na ta stronie Paweł! Jedenastka to Edward. Debiutujący dzisiaj na zawodach w Krośnie. Dajmy mu wielkie brawa, ale najpierw Joshua. Z numerem 13 Andrzej. Kolejna opona wędruje do objawienia nurskiego sezonu wręczana przez panią Dorotę Łukaszek. Przypomnę, radna sejmiku województwa podkarpackiego za kapitalne wyniki w tym sezonie. Numer 14 na ta stronie Mateusz. I Tarnowsko-Grudziącki, Krośnieński Wilk, numer 15, Patryk. Oczywiście mamy też również goalkeeper. Teraz chwila dla reporterów, proszę państwa. Z nimi są również goalkeepscy, czyli Dominika Marlena, Ula Kamila i Natalia, które dzisiaj będziemy oglądać przez całe zawody. Pamiątkowe fotografie, na których również zobaczymy prezesa Andrzeja Waleśniaka, zawodników. Proszę państwa, niech się zacznie. Zawodnicy zjeżdżają do parku maszyn i zaczynamy 15 kapitalnych wyścigów. Thank you.
sytuację sędziego zamówił do osoby, która obsługuje drona, który cały czas wlatuje na stan. Sędzia przypomnę ma obowiązek, ma prawo przerwać dzisiejsze zawody, jeżeli ten dron będzie znajdował się w obliczu stadionu. Tak więc prosimy osobę, która jest z obsługi tego sprzętu, o to, aby odleciała, wylądowała bezpiecznie. Tak, bardzo dziękujemy. Tak, właśnie za tyle punkty był teraz przerwany. I
setnej. 70,9 to czas René Lecha. Thank you.
punkty dla 10 Wielcanka i dla 4 w gruncie drużyny na wątki wyścigu pojeści Rafała na prowadzenie. Wychowanie drugowskiej broni. Każdy prosi, niech ta nasza poszynicka szkółka ruszy z kopyta, abyśmy mogli oklaskować i naszych wychowanków. Thank you.
była taktyczna, sukces połowiczny. Jedynie być może remisa, ale przynajmniej mogliśmy nacieszyć oko. Czuszym Czikielikiem, który przywozi do wielką 3 punkty prawa. Thank you.
prawdziwa biedra, jak nie jeden, to drugi, jeden uzupełnia kolejnego kolegę z drużyny. Przywożył trójki, nie dają się wyskoczyć Krośnianom. Nie krótko, bo on skoro wygrany do ścigania. Wiek 13, ostatni z tych dwóch numerów przed numerem, jak to się zwykło nazwać. Stawka iście światowa, bo trochę do krajowego zawodnika jest wikitem, wyliczone, sporty, mergej, każdy z tymi wikitem, stawka od strony i być może do tej muzycznej słowarki będzie to oczywiście państwa
dziwnego, zrozumiała radość mistrzostwa 50-37. Tak kończy się pierwsza odsłona półfinałowej rywalizacji pomiędzy zespołami z Krosna. A Bydgoszczy, proszę o oficjalne wyniki. 1-5, 3 punkty dla Marcina Jędrzejewskiego, 71-38 drugi czas, 71-38, 2 punkty, zdobył Joe Krajczynek, Josh Kiczenik, 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 Kiczenik,